Wiceminister edukacji Marzena Machałek, Prawo i Sprawiedliwość, jest naszym gościem. Jeszcze raz witam serdecznie. Pani minister, 44% pytanych w sondażu CBOS-u mówi, że reforma nie została dobrze przygotowana, reforma edukacji. Tych, którzy są zadowoleni, czy dobrze oceniają te przygotowania, to jest 28%. Jednak mniej. A pani mówi, że to jest świetnie przygotowana reforma. No to Polaków chyba pani nie przekonała. No to jeszcze trzeba przekonywać. Jeżeli tak Polacy uważają albo takie mają odczucia, to trzeba jeszcze bardziej intensywnie rozmawiać. Rozmawiać z nauczycielami, rozmawiać z rodzicami i tłumaczyć im właśnie, na czym polega reforma, ale przede wszystkim muszą dostać informację bardzo precyzyjną, co, gdzie i kiedy. I my to robimy. I robią to kuratorzy, robią to ośrodki związane z ministerstwem, a więc ośrodek rozwoju nauczycieli, więc będzie szkolił innych nauczycieli, dyrektorów, ale także nam zależy na takim bliskim kontakcie z rodzicami i z Polakami, żeby to oczywiście wytłumaczyć. Precyzyjne informacje, co, gdzie i kiedy, jak pani mówi. Tak. W takim razie, czy Ministerstwo Edukacji ma symulacje, wyliczenia, twarde dane, które pokazują, ilu nauczycieli zachowa pracę w związku z reformą, ale ze zmniejszonym etatem, czy ze zmniejszoną liczbą godzin? Mamy takie wyliczenia i wiemy, znaczy mamy wyliczenia, które mówią wyraźnie i tutaj chcę się odnieść do tego, co, no, co się chyba nie przebija, że w związku z reformą edukacji będzie blisko 5 tysięcy etatów więcej. Znaczy 5 ale tysięcy nie będzie etatów... nauczycieli, którzy będą musieli pożegnać się z częścią swojego etatu? Może pani może to obiecać, zapewnić? Tak, może być tak, że jakiś nauczyciel będzie musiał ten etat uzupełniać w innej szkole. Stąd przygotowaliśmy bardzo elastyczne rozwiązania pozwalające na to, żeby nauczyciel mógł jakby bez żadnych dodatkowych formalności, które wynikały z ustawy o systemie oświaty, a więc w przepisach wprowadzających nowe prawo oświatowe, nauczyciel dosyć w sposób oczywisty staje się nauczycielem przekształcanej szkoły oraz stworzyliśmy też tutaj miejsce dla związków zawodowych, które są przy arkuszach organizacyjnych i będą widziały na poziomie danej gminy, tu proszę o zaangażowanie się związków zawodowych, czy w jednej szkole nauczyciel ma dwa etaty, a w drugiej etatu nie ma. Pani mówi, jakiś nauczyciel być może będzie musiał pracować w innej szkole, ale ja pytam o to, czy są wyliczenia, które pokazują, jaka jest skala tego zjawiska, czy wiemy, ilu nauczycieli na przykład będzie musiało dojeżdżać do szkół, kilkanaście, może kilkadziesiąt kilometrów. Czekamy teraz, to wszystko zależy od ostatecznego ukształtowania sieci szkół. My mamy wyliczenia, że po pierwsze, panie redaktorze, i to też trzeba o tym mówić, że tak, sześciolatek jest subwencjonowany, i jeszcze przez 2 lata, 9 lat szkolnych, tak, 9 roczników będzie subwencjonowanych, czyli 10. A więc samorządy będą w dobrej sytuacji finansowej. Poza tym mają pani ogromne minister, możliwości, żeby tak... Na moje to jest pytanie. Znaczy, my musimy poczekać do 31 i od 1 kwietnia będziemy widzieli, jak jest ukształtowana sieć szkół, jak dokładnie zostały przekształcone, które podstawówki w gimnazja, które gimnazja w licea. I w tej chwili zacznie się ten ruch. My tutaj nie możemy, jakby nie narzuciliśmy przecież samorządom, która szkoła, jaka ma się stać, dlatego w jakiej to będzie, wiemy tylko na pewno i jeżeli liczymy jakieś konkretne miasto, na przykład Jelenią Górę, to pokazywaliśmy, że tam na przykład będzie potrzeba w związku z reformą 3 dodatkowych nauczycieli. I tu trzeba liczyć, jesteśmy w stanie policzyć każdą gminę i każde miasto, ale czekamy się na ostateczne rozstrzygnięcia, jak ta sieć będzie wyglądała. Jasne, do 31 marca mają samorządy czas. Wielu rodziców już teraz obawia się, że po tych zmianach zaplanowanych przez rząd w szkołach dzieci zamiast na jedną zmianę będą musiały iść na 2 zmiany. Czy ministerstwo wie, w ilu szkołach zamiast jednej zmiany do tej pory będzie trzeba tworzyć dwuzmianowość? W ogóle w związku z reformą, i to jest bardzo ważne, dlaczego jest ta reforma? Bo to jest takie pytanie, po co reforma? A właśnie przede wszystkim, żeby ograniczyć dwuzmianowość. I to się uda? I to się oczywiście uda, bo jeśli będzie więcej szkół podstawowych i te szkoły podstawowe będą szkołami, które będą miały mniejsze obwody, więc uda się ograniczyć dwuzmianowość. Natomiast są takie przypadki. Czyli mam nie wierzyć dyrektorom, którzy mówią, musimy wprowadzać dwuzmianowość w naszej szkole, żeby się pomieścić, po prostu. Znaczy, są takie samorządy, które na przykład nie
nie zmieniły obwodu, w związku z tym pod wpływem presji społecznej, że ktoś tam, że tutaj społeczność lokalna nie chciała na przykład, żeby w tym gimnazjum była szkoła podstawowa, więc może być tak, że w okresie przejściowym gdzieś w jakiejś szkole ta zmianowość się zwiększa, ale generalnie mamy niż demograficzny, będziemy mieli więcej podstawówek. Przecież nie ubywa nam budynków szkolnych, dzieci nam nie przybywa, jeśli chodzi o roczniki, więc w związku z tym nie ma takiej możliwości, żeby była większa dwuzmianowość. Jest to, my przede wszystkim dążymy do jednozmianowości. I tutaj w trakcie moich spotkań z mieszkańcami różnych gmin i miasteczek, to co mnie cieszyło, to takie ogromne zaangażowanie rodziców i samorządów, ale o co walczyli rodzice? Panie redaktorze, to jest ważne, żeby ich szkoła była ośmioklasowa. Oni chcą, żeby nie na przykład 1-4, a 5-8 w innej. Bo pani oni widzą z tymi, w tym wielką szansę. Pani widzą spotyka w tym się... wielką szansę, że ich dzieci będą w dobrej, małej szkole, w której będzie dbałość o to dziecko i będą dobrze uczone. Jasne. Nauczyciele, rodzice są podzieleni. Cieszą się z tej pani reformy, minister, bo mają nadzieję, że szkoła będzie ich uratowana. Ja wiem, że moglibyśmy tak długo jeszcze, ale konkretne pytanie. O faktach. Właśnie o faktach. Mamy Związek Nauczycielstwa Polskiego mówi, że ma ponad 600 tysięcy podpisów, jak do tej pory, pod wnioskiem o referendum oświatowe. No i zastanawiam się, czy pani pod tym referendum się podpisze, kiedy przyjdzie do głosowania w Sejmie. Zagłosuje pani za? Poczekajmy, jak przyjdzie ten wniosek o referendum do Sejmu. Natomiast ja tutaj chcę o pewnych rzeczach. Ja pamiętam, raczej nie. Natomiast... A to proszę pozwolić, bo debata edukacyjna w Sejmie 3 lata temu. Jedna z posłanek PiSu mówi tak. Polacy mają prawo do decydowania o kształcie polskiej edukacji. Prawo i Sprawiedliwość zawsze było po stronie rodziców. To jest cytat z to jest cytat z pani wystąpienia. A pani kolega Jarosław Zieliński mówił na przykład tak. Dalej tak uważam. Dlaczego boicie się referendum? Skoro tak uwierzyliście w to, że macie rację, to zapytajmy Polaków, zapytajmy obywateli, co o tym sądzą. Przypomnę, że pytania właśnie o tym, czy Polacy chcą likwidacji gimnazjów, przywrócenia historii w szkole, a także obniżenia wieku szkolnego, a więc przywrócenia, odejścia od obniżenia wieku szkolnego, były mocno zapisane w wniosku o referendum, obywatelskim wniosku, kiedy rządziło PO-PSL. Przypomnę, że wtedy zwolniono 45 tysięcy nauczycieli. My wprowadzając reformę też hamujemy ten niekontrolowany proces zwolnień nauczycieli. Przypominam, też wprowadzamy podwyżki. I my wtedy uważaliśmy, że to należało zapytać. Wyrzucono dziś te... już nie trzeba pytać. Dziś można dzisiaj wyrzucić jesteśmy... do kosza. Nie, nigdy nie wolno wyrzucać do kosza. Ale będziemy mówi pani, o tym że poważnie. PiS raczej tego nie poprze. Ale dzisiaj jesteśmy... Dzisiaj, panie redaktorze, zamykamy proces przekształcania gimnazjów. Rodzice już wiedzą i za chwilę będą wiedzieć, gdzie ich dzieci przekształcania szkoły. Mamy podstawy programowe. Co mamy... może błędem było to, że tego referendum po prostu wcześniej nie zorganizowaliście, żeby mieć absolutnie to referendum my pewność. Teraz nie organizujemy, panie redaktorze, to organizuje ZNP. I proszę tutaj pytania do pana Broniarza, dlaczego w momencie, kiedy założenia reformy w Toruniu zostały ogłoszone, to nie zostało ogłoszone referendum. Pytałem wtedy o to wczoraj w tym studiu pana Broniarza. Rozmowa na rmf24.pl. Bardzo polecam. Pani minister, jeśli tak, można... Ale to też koniec... proponuję, jeśli nie uzyskał pan, panie redaktorze, odpowiedzi, to proponuję jeszcze raz zapytać. Natomiast w momencie uzyskałem, zamykania... Pan Broniarz twierdził, że wcześniej ministerstwo nie wykazywało chęci organizowania reformy. Dopiero wyskoczyło w tym Toruniu, że jednak i pan przyjął tę odpowiedź? Nie, proszę, było jasne. Proszę obejrzeć tę rozmowę. Tak, przepraszam, że nie obejrzałam, ale z chęcią dzisiaj obejrzę. Zapraszam. I posłucham, bo chętnie słucham rozmowy z panem. Natomiast myślę, że jest to działanie polityczne. Ja widziałam pana Broniarza ramię w ramię ze Zjednoczoną Lewicą. Tu daję kropkę. A Zjednoczona Lewica miała na swoich sztandarach jeden z pierwszych punktów w programie oświatowym likwidację gimnazjów. Później ramię w ramię z KOD-em. To są Pani działania minister, przeciwko PiS-owi. Kiedy szef Solidarności ramię w ramię z PiS-em się pojawia w jakichś miejscach, to wtedy też pani powie, że to są działania polityczne? Ale ja chcę widzieć, że... Znaczy, chcę powiedzieć, że dla mnie bardzo ważne jest to, żeby działać dla dobra nauczycieli, dla dobra polskiej szkoły. I jestem przekonana, że jeśli nauczyciele... Że nauczyciele nie są przeciwko dobremu liceum ogólnokształcącemu. Nie są przeciwko zahamowaniu zwolnień nauczycieli. Nie są przeciwko dobrej szkole branżowej, która skutecznie przygotowuje do zawodu. Nie są przeciwko dobremu procesowi wychowawczemu i dydaktycznemu w zintegrowanej podstawówce z gimnazjum. Nie są przeciwko temu, ale jeśli im się odwraca rzeczywistość, jeśli się nauczycielami manipuluje, jeśli się straszy, jeśli się chce w tej chwili, kiedy ten proces jest na ukończeniu, wprowadzać chaos, to nie jest to dobre działanie. I jeśli się jeszcze mówi, że wcześniej nie można było zrobić referendum, kto komu bronił? Pani minister, jest pani wiceszefem resortu. To prawda, od niedawna. Podobnie jak Bartosz Kownacki w Ministerstwie Obrony. Te same stanowiska, tylko inne resorty. Przyjechała pani do nas rządową limuzyną na sygnale?
Nie, nie przyjechałam, ale przyjechałam autem służbowym. Ale on jeździ czasem z panią na sygnale? Nie, ja nie, nie, znaczy jestem w resorcie edukacji i ja nawet nie, sądzę, że no, mogłyby się zdarzyć takie przypadki wyjątkowe, coś by się stało, ale nie jeżdżę na sygnale. To jest pytanie o to, czy to jest stała praktyka, że wiceministrowie jeżdżą na co dzień na sygnale rządową limuzyną. Ja nie jeżdżę i tutaj na to mogę tak odpowiedzieć. Pytanie, czy ma pani uprawnienia w ogóle, żeby jeździć? Czy wiceminister może skorzystać z takiej sytuacji? Pytam się, czy mam takie uprawnienia. Jeszcze tej sprawy nie analizowałam. Na razie analizuję, co zrobić, żeby szkoły branżowe były dobre, technika i licea, i staram się bardzo mocno pracować nad tymi kwestiami, ale sądzę, że nie będę musiała korzystać na sygnale w żadnej innej sytuacji, z żadnego auta, ale cóż może się zdarzyć. Marzena Machałek, Prawo i Sprawiedliwość, wiceminister edukacji. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę. Życzę wszystkim dobrego dnia. Dzięki.